ten temat uczci powstańców śląskich my jako narodowcy wprowadziliśmy tutaj do sfery publicznej. Dzisiaj spotykamy się pierwszy raz z taką sytuacją, gdy środowiska chcą nam tutaj przeszkadzać w przeprowadzeniu tego marszu. Co ciekawe, jest to dzisiaj, otrzymaliśmy informację od policji, że jest to zgromadzenie nielegalne, a więc są oni tutaj nielegalnie. Jeżeli chodzi o sam marsz, marsz zakończy się przy pomniku powstańców śląskich w centrum Katowic. I tam będzie oczywiście przygotowany performance z tej okazji, jak to co roku wykonujemy. Tak jak wspomniałem... Proszę Państwa, to za chwilę, może za chwilę będzie kwestia pytań. Tak jak wspomniałem, liczymy na to, że marsz przebiegnie bezpiecznie. Nie mamy zamiaru tutaj nikogo prowokować, też nie chcemy tak się sprowokować, więc na to po prostu liczymy. Na końcu planowaliśmy oczywiście piknik, który... Zgłaszali zachowanie, które do rozwiązania. Proszę odejść ode mnie. Do rozwiązania. Jeżeli pan jest dowódcą, to ja panu zgłaszam. Nie jestem, nie jestem. Proszę odejść ode mnie. Proszę odejść ode mnie. Zrozumiał pan polecenie? Tak, zrozumiałem. Zaraz zastosowane zostanę, będą się odpisać. No tak. Proszę zgłosić zasady rozwiązania tego zgromadzenia. Proszę Państwa, proszę się rozejść. Zgromadzenie jest nielegalne. Nie podporządkowali się poleceniom. Nie ma nielegalnych zgromadzeń, są niezgłoszone. Nie ma nielegalnych zgromadzeń. Popełniacie Państwo wykroczenie. Są tylko niezgłoszone demonstracje. Wyciągajcie konsekwencje. Niech przyjdzie tu dowódca. Dowódca tu niech przyjdzie. Przepraszam, to muszę nagrać. Ale nie dotykaj mnie. Co ty sobie myślisz? No. Proszę? Jesteśmy na ty. No właśnie. To proszę pana policjanta, proszę mnie nie dotykać, okej? Proszę stąd odejść, no. Proszę mnie nie dotykać. Proszę wykonywać. A co przeszkadza? A co panu robi? Proszę się odsunąć ode mnie. Dziękuję. Proszę. Proszę mnie przepuścić, bo chcę nagrać tę rozmowę. Nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Nie przejdziecie!
Nie, ja mówię głośniej, bo państwo krzyczą. Proszę pana, tak jak mówię, ponieważ miasto nie reaguje, tam są znaki zabronione prostytucji, to my czujemy obywatelskie niepotrzebne. Panowie nas piszą, wyniosą, my nie wejdziemy. Ja panu nie powiem, konsekwencje będą wyciągnięte w stosunku do tamtych osób, a teraz proszę, że państwo opuścili. Pan ma obowiązek rozwiązać zgromadzenie. Urzędnikowi z urzędu miasta, obserwatorowi, że my zgłaszamy, on się zna, niech podejdzie. Są krzyże tajemnickie, są znaki zabronione do sytuacji. I to proszę zobaczyć te... Niech pan posłucha, co oni krzyczą. Co oni krzyczą. Naprawdę, to jest przegięcie pały. Żeby miasto się... Gdzie jest z miasta? Właśnie szukam przedstawiciela. Jeżeli nie, to komendancie, jeżeli nie, no to trzeba będzie podjąć działania. 5 minut, tak dosłownie będzie. Poszukam się przedstawiciela. Dyskutować.
nacjonalizm to się leczy! 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 Posła. Tak. Proszę mi poinformować, inaczej poseł będzie interweniował w tej sprawie bezpośrednio. Interpelacją poselską. Interpelacja, będzie zapytanie. Przyjedziemy tutaj z panem posłem i w urzędzie sprawdzimy wszystkie dokumenty, jakie były w tej, przy podejmowaniu tej decyzji brane pod uwagę. I wszystkie przesłanki na podstawie zapisów z kamer, które my również posiadamy. A pan bierze pod uwagę niebezpieczeństwo, które się stworzy, kiedy rozwiążecie dwa takie zgromadzenia? Z czego oni są agresywni? Wie pan, że będzie jeszcze gorzej. Pan podejmuje teraz decyzję, która jest niebezpieczna. Dla mnie jeszcze gorsza. Naprawdę. Wy rozwiązujecie legalny problem. Co to się dzieje? Jakie to jest prawo? No to prawo kogo teraz chroni w tym kraju? My jesteśmy po stronie prawa, tu było legalne zgromadzenie. Oni mają legalne zgromadzenie, policja ma obowiązek zrobić z tym porządek. Umożliwić przeprowadzenie. Te zgromadzenie nie powoduje niebezpieczeństwa. Proszę zobaczyć, od 10 minut wszyscy stoją spokojnie. Nikomu nic się nie stało w wyniku naszego przemarszu. Ósmy raz jest marsz organizowany. Nikomu nic się do tej pory nie stało i żadnego zagrożenia nie ma. A to już na kamerę, jak policja stoi się patrzy. Żadnego zagrożenia nie ma. A policja nie wywiązuje się z obowiązku usunięcia nielegalnego zgromadzenia, które jest Mateusz, nie pomyli jeszcze, jak policja stoi. Ej, słuchajcie, przychodzimy. Zgromadzenie.
zmienimy trasę. Przypilnijcie no może tego przedstawiciela urzędu, bo zaraz mu tam wpieprzą. Zaczynają go tu przepychać i atakować. Zainteresujcie się trochę, skoro już rozwiązał to zgromadzenie. Śląsk, Polska to jest jedno i że chcemy... Pan prezydent... Rozwiązane. Rozwiązane. Co? Rozwiązane. Na bank? Rozwiązane jest przecież. Rozwiązali już. Możecie wstać, już rozwiązali to zgromadzenie. Możemy tego, możemy nie. Czy do pana nie dociera, że rozwiązane jest tam to zgromadzenie? Halo, rozwiązane jest tam to zgromadzenie. Do was nie dociera? Rozwiązane jest tam to zgromadzenie, zostawcie tych ludzi. Zostawcie tych ludzi, rozwiązali tam to zgromadzenie przecież. No. Znalazł się na swoim miejscu. Niech pan przejdzie najwyżej, jak jeżeli to dobrze? Dobra, okej. Zgromadzenia, pan mnie ciągnie za rękę. Niech pan mnie szarpie do diabła. Ja pana nie dotykam. Ja pana nie dotykam. Bo pani nie chce, że panią nie dotyka, to niech pan nie kosztuje. Ale tylko pani mówi. Ja bym nie chcę tak ciągać ludzi. On mnie postawił i tu mnie trzyma i opuszcza mnie, pan mnie, boli mnie to. No, jak goni. Jest jeden taki z tatuażem na ręce, bardzo charakterystyczny, bardzo był gorliwy.
Prawie dziewczyną ręce chciał powyrywać. A ma napisane orzeł polski, o polski orzeł. I on mnie właśnie chwycił, a ja się go odpchnąłem. Zaraz pana, ja jestem policjant, a gdzie to wisi? Ja mówię o gliniarzu. No ja mówię o gliniarzu. Właśnie ten. Kurwa, rękę dwa razy większy w grupie. A, co? Ja o takim cywilnym trzeba tutaj. Orzeł polski, coś tam, rozumiesz? I on mówi, że jestem policjantem, zatrzymuję pana i mnie to... No on, kurwa, gdzie to widać, że policjanta? Orzeł polski? Teraz będą mieć robotę. Demokracja. Z tamtymi gnojami. Znaczy z naszej strony nie, na pewno bardzo niepokojące jest to, jak wielkim fanatyzmem środowiska lewicowe są gotowe do łamania prawa. Odblokowanie legalnej manifestacji na całym świecie, łamanie prawa. A ile metrów teraz przeszliście? My się jak na razie rozgrzewamy.
przesuwamy. Myślę, że niezależnie od tego, jaka to będzie decyzja Urzędu Miejskiego, na pewno jakieś kroki podejmiemy. Na pewno jeśli taka decyzja będzie podejmowana, my się będziemy od niej odwoływać, będziemy chcieli dokładnie na piśmie, kto tą decyzję podjął, na podstawie czego. Nasz materiał, który my zabezpieczamy, który my nagrywamy, jest dostępny, my go udostępnimy do wszelkiego śledztwa. Jesteśmy otwarci na jakiekolwiek, tak powiem, dyskusje z administracją. Jesteśmy otwarci, tego, że jesteśmy legalni, spokojni. Cezary, czy pan powołuje się na swoją mamę, która była na Syberii zesłana w ramach narodowej siły? Mamy legalne zgromadzenie pana. Nielegalne zgromadzenie, że jeżeli kosztem jest awantura na ulicy, to 100% rozwiązane, więc poszliśmy się w to. To już przestaje być legalne i dobre. Macie to, idźcie do domu, po prostu. Jeżeli tyle emocji wzbudzacie, to wyjdźcie. A to pan nie może psycać. Co pan gada? Co pan gada? Pan tu przychodzi, zamiast siedzieć w domu z rodziną, to pan jakieś siedzieć w rodziną, to w 39 roku siedzieli. Jak faszyści zajmowali Polskę. Tak, proszę pana. Co pan gada? Tak. Co pan gada? Pan słyszał, co pan powiedział? To tak? Się ładu i składu nie ma. Panie! No przecież to ładu i składu proszę pana. Panie, precz z faszyzmu. Proszę pana. Ale oczywiście idzie. Bardzo dobrze. Masz złamanie prawa, do widzenia. Łamie pan prawa, blokuje prawo do legalnego zgromadzenia, do wyznawania poglądu myśli. To już jest. Do rzecznika, proszę pana. Rzecznik. Na podstawie upoważnienia prezydenta miasta Katowice po trzykrotnym wezwaniu organizatora do rozwiązania zgromadzenia publiczne, informuję państwa, rozwiązuje zgromadzenie publiczne zostało zorganizowane z trasą przemarszu. Sobie. I przestańcie się.